Czy wiesz, drogi Mikołaju, że Anglicy wydają o tobie pismo? Dokładnie tygodnik. Doprawdy, caryco? Pismo nazywa się car. A ani słowa o tobie. Wszystko o samochodach. Anglicy to dziwny naród. Zamknąć jadaczki. Ile razy mówiłem, żebyście nie gadali? Jak się zwracasz do swojego pana, prostaku? Teraz już nie będzie panów. A co z paniami? Ideałem kobiety będzie nerdowska pływaczka. Jak wrócę na tron, każę tobą nabić armatę. Mhm, na pewno. Teraz władza należy do ludu, wykształciuchy. Dlaczego nas tu trzymacie? Decyzja rządu rewolucyjnego. Nie uznaję tej zbieraniny głupków. O czym rozmawiacie? O was, towarzysze. Dobrze, czyli co, caryca jest, car jest, a reszta, towarzyszu Dzierżyński? Wszyscy poszli. Jak poszli? Gdzie poszli? Do piachu. O. Lubię ten wasz czarny humor, Feliksie. Naczelnik poczty? Rozstrzelany. Minister skarbu? Rozstrzelany. Szef kolei? Rozstrzelany. Prezes banku centralnego? Uciekł za granicę. Jak to uciekł za granicę? Żartuję, rozstrzelany. A Trybunał Konstytucyjny? Właśnie ma spotkanie. Spotkanie z kim? Z plutonem egzekucyjnym. Jak śmiecie podnosić rękę na cara, jedynego pana wszechrusi? Jedną nogą jest pan już w grobie. Jak już, to w mauzoleum. Do tej pory byliście strażnikami układów żerujących na Rosji. Byliście strażnikami złodziejskiej prywatyzacji. Ale skończyło się to! Najważniejsza sprawa, kluczowa, to odzyskanie władzy nad służbami specjalnymi. Ale tym zajmie się towarzysz koordynator Dzierżyński. Co macie takie kwaśniewskie miny, co? Ten kraj potrzebuje nowego rządu. Dobrego rządu z dobrym programem. Zbudujemy nową Rosję. Uczciwą, praworządną i solidarną. Przed staratem i po staratem. Niech żyje komuna! Po co było kontaktować się z Gałganowem? Kto tak naprawdę stał za lwem, co? Rewinem? To stoję, idiotko! Wszystkiego się dowiemy. Powołałem specjalną komisję śledczą, na czele której stanął oczywiście towarzysz Dzierżyński. Można na nim polegać, jak na Zawiszy. Kiedy przewidujecie pierwsze przesłuchania? Myślałem, że od razu zacznę od rozstrzeliwań. Racja, co się będziemy chrzanić? Rewolucja wymaga ofiar, zwłaszcza rewolucja moralna. Nie, to straszny obłęd. A twoją fundacją, paniusiu, też się zajmiemy. Skończyły się te wszystkie bale, ci nadskakujący bogacze. Już się dobierzemy do skóry temu waszemu, jak on się nazywał, Kluczyk, Kulczyk. Chodorkowski. O, tak, Chodorkowski. Nic nie szkodzi. Obejdę się bez luksusów. Będę zarabiała, pisząc o dobrych manierach, do dodatku, w nowym komsomolcu style. Będziesz pisać, ta. Chyba jako martwa dusza. Towarzyszu Lenin? Tak. Muszę się czymś pochwalić. Słucham. Właśnie udaremniłem spisek na nasze życie. Naprawdę? Spisek moskiewskich hydraulików. Jak wpadliście na ich trop? Były przecieki. Poza tym okazało się, że wszyscy dotychczasowi ministrowie spraw zagranicznych pracowali dla Rosji. Nie! Tak! Porażająca wiadomość. Ojej. Co się stało? Nic. Jestem po prostu bardzo zmęczony.
Mam straszny zjazd. Właśnie, dzwonił Trocki, że go nie będzie na zjeździe. Przepraszam bardzo, towarzysze. Czy ja mógłbym już odejść? No bo chyba jestem niepotrzebny. Tak, oczywiście. Co wy zrobiliście, Feliksie? Ten biedny człowiek chciał po prostu pójść do domu. Przepraszam, zmęczony jestem strasznie. Nic nie szkodzi. Jak to mówią, ludzi u nas mnogo. To co, idziemy już? Wstajemy. Proszę idziemy, bardzo. Idziemy się przejść. Proszę. Przepraszam bardzo. A co będzie z nami? To wy jeszcze nie wiecie? A my już.